Tak, teraz skoro była lewa łapa, to teraz wypadałoby coś zadziałać z prawą ręką. Tutaj, jeśli już zaczęliście coś grać i się przyzwyczailiście do pewnego sposobu grania, ciężko może wam być się odzwyczaić. W każdym razie, tutaj generalnie chodzi o to, żeby w prawej ręce znaleźć punkt oparcia. Niektórzy, wiadomo, to są różne szkoły, ale z tego co zauważyłem, większość trzyma, opiera rękę. Na przykład ja tak robię i widziałem, że większość gitarzystów, których zauważyłem i oglądałem, trzyma właśnie palce, można powiedzieć, w sumie ten serdeczny palec dotyka korpusu, ponieważ jak sobie położymy rękę, mamy tak, dotkniemy do korpusu, to jakby dotykamy głównie właśnie tym palcem serdecznym. I dzięki temu mamy rękę w stabilnym miejscu. Wiemy dzięki temu, gdzie jest na przykład najcieńsza struna, najgrubsza struna. Jeśli niektórzy z was grają w ten sposób, uderzają tak w ciemno, jest to też pewien sposób, można się tego też nauczyć, aczkolwiek jest to dosyć trudne później, jeśli mamy na przykład szybkie kostkowanie, to wtedy ta ręka bardziej cała tak chodzi, więc bardziej siłowo uderzamy. Najfajniej może i najtrafniej, może najwygodniej byłoby właśnie znalezienie tego punktu oparcia i próbowanie grania, żeby się przyzwyczaić. Na przykład bierzemy kostkę, puste struny, tą lewą ręką nic nie robię, i teraz uderzamy kostką na przykład najcieńszą strunę, na przykład 12 razy, czy tam 4 razy, raz, dwa, trzy, cztery. Później grubsza struna, przesuwamy troszeczkę. Widzicie, trzeba troszeczkę wtedy tu mamy najmniejsza odległość. Prawda, tu mamy małą odległość, tutaj coraz większą, coraz większą, coraz większą. Więc to jest kwestia przyzwyczajenia. Na początku może być na pewno dziwne uczucie, niekomfortowe, trzymając tę rękę tak troszeczkę wyżej, ale po jakimś czasie to usprawnimy. Przygotowanie do swoopingu, prawda? Czyli takie zamiatanie w jedną stronę, w drugą. I na przykład wracając do tego ćwiczenia. Automatycznie muszę zaznaczyć, że ten punkt oparcia wiąże się ściśle z tłumieniem strun. Czyli ten palm muting, o którym już mówiłem wcześniej. Tą krawędzią dłoni wtedy dotykamy strun. Czyli automatycznie, jeśli mamy punkt oparcia znaleziony tutaj, automatycznie możemy już tą rękę, w przypadku grania na przesterzy, możemy już tą rękę oprzeć i mamy dźwięk stłumiony. Chcemy, żeby był pusty dźwięk, znaczy tak bardziej wydłużony. Podnosimy nadgarstek. Teraz to ćwiczenie się tyczy czegokolwiek, co byśmy grali, prawda? Na przykład na cienkich strunach stłumieniem. Akordy to już jest inna sprawa, tam możemy uderzyć jak chcemy. Tutaj na razie to co mówię to się tyczy właśnie grania jakiejś melodii, grania pasaży i takich różnych pierdół. Mam nadzieję, że tutaj jest wszystko jasne z tego co mówię. Główne zalety tego, że mamy ten punkt oparcia, jest to, że wiemy gdzie jest dana struna. W jakimś czasie, jak się już przyzwyczajimy, wiemy gdzie jest dana struna, że możemy sobie tłumić i to nam ułatwia, bo niektórzy na przykład trzymają rękę tak wyprostowaną i grają tak. Tylko
tylko to z kolei troszeczkę im blokuje te stawy w palcach. I wtedy grają bardziej coś takiego. Wiadomo, jeśli ja automatycznie tutaj te palce kładę, wtedy mam troszeczkę lepsze, jakby to powiedzieć, ułożenie tych stawów. Na przykład teraz widać, że troszeczkę to piórko rusza się bardziej w stawach tych. Jeśli tak bym zrobił, to tu usztywniam całe, widzicie, całe te dwa palce po prostu są złączone na sztywno. Jak z kolei położę tak, to ten kciuk tutaj, ta kostka troszeczkę wychodzi do góry. Jak z kolei mam tak, wiadomo, nawet nie chodzi o to, żeby tylko tu ruszać tym, to zginać, bo to też nie wychodzi za bardzo. Chodzi, żeby tu mniej więcej mieć luz w tych stawach. Wiadomo, znajdzie się zaraz ktoś, kto powie, że źle to robię, ponieważ nauczył się w inny sposób. No i nauczył się w inny sposób, więc sobie nie gra w ten inny sposób. Pokażę wam jeszcze na przesterku. Cały czas jest to zgięte palce. W przypadku właśnie puszczania dźwięków, żeby dłuższe, po prostu odrywanie, żeby to jakby puścić. A teraz stłumienie. Teraz z kolei na flażolet puściłem. Na razie.